Państwu, witamy bardzo serdecznie na pierwszej w tym roku konferencji prasowej w siedzibie ZKZS SA. Kamil Kamicki, Marcin Grygier. Bardzo ważny zawsze moment w styczniu, ogniskujący uwagę wielu kibiców i dziennikarzy. Cała strategia i sposób nabywania karnetów na dany sezon rozgrywkowy. Ceny karnetów, jak i kategorie podaliśmy już przed świętami Bożego Narodzenia. Zostały też dzisiaj Państwu rozdane dla przypomnienia te wszystkie podziały, kategorie, ceny, kolory, strefy itd. Więc nad tym nie będziemy się skupiali i tego czytali z kartki, bo nie ma to większego sensu, a skupimy się na całej jakby procedurze, na całej filozofii, strategii, sposobie sprzedaży z naszej strony, a nabywania ze strony kibiców karnetów na sezon 2015. Szanowni Państwo, będzie to w naszym odczuciu najszersza w historii oferta na karnety, na imprezy żużlowe na Spararenie w Zielonej Górze. Najbardziej elastyczna, najnowocześniejsza i najprostsza w swojej procedurze, a wynika to z tego, że pierwszy raz w historii będziemy mogli od początku sezonu, czy od początku w ogóle konstruowania, czy wprowadzania do systemu, czyli de facto od stycznia, od początku danego roku, w pełni korzystać z elektronicznego systemu wejściowego, a co się z tym wiąże, sprzedażowego, który został uruchomiony w połowie sezonu 2014, na które tyle lat czekaliśmy tutaj na stadionie i czekali przede wszystkim kibice, czyli te słynne kołowrotki, z których też niekiedy się prześmiewano. Ja zawsze mówiłem też, odpowiadając groteskowo, że to nie o żaden związek wędkarski chodzi, nie o żadne kołowrotki, tylko tak naprawdę o cały system nie tylko wejść, ale też i bezpieczeństwa, a przede wszystkim ułatwiający kibicom nabywanie karnetów. A więc, drodzy Państwo, od sezonu 2015 nie będzie już żadnych zdrapek, voucherów, kodów, innych rzeczy. Nie trzeba będzie chodzić dwa razy do klubu, albo nie wiem, raz do Focusa czy do Shona, a potem drugi raz do klubu, tylko wystarczy jedna wizyta w punkcie obsługi kibica, który będzie znajdował się tutaj, na tej sali, a o godzinach i terminach otwarcia tego punktu za chwileczkę powiemy. Wystarczy jedna wizyta po to, aby aktywować karnet, wybrać miejsce, otrzymać stosowny hologram i po prostu być już gotowym do sezonu 2015. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom technologicznym karnetem nie będzie już właśnie żaden dziurkowany kartonik, żaden voucher, tylko karta kibica. Elektroniczna karta, tak jak karta bankomatowa czy bankowa, którą znamy, którą też mamy w swojej ofercie, chociażby dzięki współpracy z Open Finance. I tą kartą, przykładając do czytnika, będzie należał się posługiwać i wchodzić na stadion. A więc szeroka oferta, która właśnie dzięki tej elektronice i dzięki systemowi pozwoliła wydzielić rundę zasadniczą i cały sezon w tej ofercie. Była to dogłębna analiza cenowa. To też jest, jak Państwo zauważyli po cyfrach, a liczby nie kłamią, jedna z najatrakcyjniejszych i najniższych cenowo ofert karnetowych w ostatnich latach, czy w najnowszej historii naszego klubu. A więc naprawdę idziemy do przodu co do techniki, co do sposobu nabywania karnetów, co do ułatwienia tego wszystkiego, bo to jest ta sprawa jednej wizyty w klubie. No i mogliśmy wydzielić, czy podzielić każdy już sektor. Pilotażowo to bez elektroniki w wąskim takim gronie robiliśmy w odniesieniu do strefy srebrnej, czyli do sektorów I i J, ale były i słuszne zapytania, czy to z trybuny K, czy z drugiego łuku, czy z prostej startowej, a my też byśmy może chcieli na cały sezon, albo tylko na rundę zasadniczą. Teraz kibic po przeanalizowaniu, po przeliczeniu będzie mógł ocenić, który wariant wybiera. Jest to jakieś obustronne ryzyko, jeżeli chodzi o awans bądź brak awansu do play-offu, ale wiadomo, że w przypadku takiego awansu, a jest on spodziewany i od wielu lat jest domeną zielonogórskiego klubu, na pewno matematycznie wybierając taką ofertę kibic zyska, bo te ceny na półfinał i ewentualny finał czy mecz o brąz będą niższe, jeżeli patrzymy na karnety. Tak jak wspomniałem, jest inna procedura. Karnety można nabywać wyłącznie w klubie. Ruszamy
za pośrednictwem internetu będzie można również nabywać karnety. To też jest nowość. Wszelkie informacje dotyczące karnetów, cen, sposobu wejścia na stadion, wszystkie pytania, wątpliwości, sprawy dotyczące karty kibica, która tak naprawdę jest też synonimem karnetu, będą mogli Państwo, jak i kibice, odnaleźć na stronie www.biletynafalubas.pl. www.biletynafalubas.pl i ta strona ruszy 10 stycznia, czyli w sobotę. Od tego też dnia będzie można bilety za pośrednictwem tej strony nabywać karnety, będzie można nabywać za pośrednictwem internetu. Ten punkt obsługi kibica rusza 12 stycznia, w poniedziałek, a od 20 stycznia będzie można poprzez internet nabywać karnety w systemie ratalnym, jak i płacąc kartą kredytową. To głównie skierowane do klientów zagranicznych, bo też o to pytali, aby można było płacić kartą kredytową, no ale od 20 stycznia też będzie taka możliwość w zasadzie dla wszystkich. Na stronie biletynafalubas.pl to 20 stycznia. Czyli przypomnijmy, 10 stycznia rusza już możliwość nabywania karnetów internetowo poprzez system PayU. Tak, ale dla osób, które mają kartę kibica. Tak, dla osób, które mają kartę kibica. 12 stycznia ruszamy tutaj w punkcie obsługi kibica, a 20 stycznia dochodzi jeszcze możliwość nabywania ratali. Ta uproszczona procedura dotyczy też zakładów pracy. Jak wiemy, bardzo duża część karnetów była nabywana przez zakłady pracy i teraz nie odbywa się to i nie będzie się to odbywało w ten sposób, że zakład pracy zamawia ilość karnetów, te karnety jadą, czy są wysyłane, czy dowożone, czy odbierane przez dany dział socjalny danego zakładu pracy w klubie i dystrybuowane w danym zakładzie pracy, bo to wydłużało procedurę. My wysłaliśmy jeszcze przed nowym rokiem do zakładów pracy całą tą informację dotyczącą cen, dotyczącą oferty i dotyczącą tej uproszczonej procedury. I będzie to polegało w ten sposób, na tym, że dany zakład pracy będzie tylko tworzył dla nas listę pracowników, czy rodzin, czy osób mogących korzystać z tych karnetów. My taką listę z PESEL-ami będziemy otrzymywali i tylko te osoby będą musiały po prostu raz jedyny przyjść do klubu. A więc jeszcze raz podkreślamy, bogata oferta, uproszczona, jedna wizyta w klubie, aktywowanie, czy niejako doładowanie posiadanej już karty kibica lub wyrobienie nowej karty kibica. Punkt obsługi kibica, szanowni Państwo, będzie czynny, tak jak wspomniałem, od 12 stycznia, od godziny 10 do 18. W każdy dzień powszedni od 10 do 18, a w soboty od 10 do 14. W styczniu to będzie każda sobota od 10 do 14, w lutym będzie to co druga sobota od 10 do 14. Apelujemy, zachęcamy, jak zawsze, do tego, aby tę całą procedurę przejść jak najszybciej. Wiadomo, że inaugurację sezonu mamy 12 kwietnia z drużyną z Rzeszowa. Zostawienie tego na ostatnią chwilę zawsze budzi jakieś tam niepotrzebne, stresowe sytuacje po obu stronach. Też nie do końca pozwoli wykluczyć jakieś ewentualne błędy czy pytania. Czym szybciej, i do tego zachęcamy, kibice przyjdą do klubu, tym szybciej będzie można uniknąć różnych nieporozumień, sprawdzić, czy ta karta jest aktywna, czy działa, czy technologicznie, bo z tym też bywało różnie w sezonie 2014. Też wiele rzeczy udoskonaliliśmy, poprawiliśmy i jesteśmy przekonani, że ten odsetek sytuacji wątpliwych czy błędnych będzie zdecydowanie mniejszy niż w sezonie 2014, bo wzięliśmy pod uwagę wiele sugestii kibiców, robiliśmy różnego rodzaju ankiety, rozmowy, spotkania. No i też tutaj to powinno wyglądać lepiej. Do 9 lutego, czyli praktycznie przez miesiąc, będzie obowiązywał pierwokup dla posiadaczy karnetów z sezonu 2014. Co to oznacza w praktyce? Że do 9 lutego nikt inny nie będzie mógł skorzystać z tego miejsca, niż ta osoba, która miała dane to miejsce w sezonie 2014. Ale oczywiście otwarta sprzedaż karnetów będzie możliwa już, tak jak powiedziałem, 10
stycznia w internecie, a 12 stycznia tutaj na tej sali w siedzibie klubu, bo każdy będzie mógł sobie wybrać dowolne miejsce spośród niezajętych z sezonu 2014 lub Karnetowicz też będzie mógł wybrać sobie inne miejsce, bo na przykład mu się ono nie podobało lub na przykład oferta cenowa wskazuje, że w jakiejś strefie na przykład czerwonej za startem się to poprawiło cenowo, jest to dla niego teraz atrakcyjniejsze niż na przykład na pierwszym łuku czy na drugim łuku. Więc pierwokup dotyczy tylko tych miejsc, które były przypisane danej osobie w sezonie 2014. Po 9 lutym nie powielone, nieaktywowane ponownie miejsca z sezonu 2014 wrócą do ogólnej puli. Z ważnych rzeczy chciałbym jeszcze podkreślić sprawy związane z kartą kibica. Ona będzie tak naprawdę jedyną przepustką na stadion, czyli będzie karnetem, synonimem karnetu. Karnet równa się karta kibica, to zapamiętajmy, od sezonu 2015. No oczywiście bilety jednorazowe w przypadku tych, którzy będą kupowali na poszczególne mecze. Jakie karty kibica obowiązują? Obowiązują i ważne będą tylko te, które były wydane w 2014 roku. Czy to karty Open Finance, czy to karty klubowe, z których ktoś skorzystał, bo akurat nie chciał karty Open Finance. Jeżeli chodzi o parametry cenowe tych dwóch ofert, to jest tak, że karty Open Finance będzie można też tutaj na miejscu, na sali, osoby, które nie miały, wyrobić i jest to karta bezpłatna. Karta, która będzie też i produktem bankowym, i produktem multifunkcyjnym, jak to się popularnie mówi, który pozwala korzystać z rabatu w wielu punktach handlowo-usługowych w Zielonej Górze i nie tylko, i na terenie wielu punktów województwa lubuskiego, a też będzie przepustką, karnetem na stadion i wyrobienie, jeżeli ktoś nie ma oczywiście, takiej karty jest bezpłatne, a jeżeli ktoś będzie chciał wyrobić sobie kartę kibica taką klubową, po prostu bez żadnych dodatkowych parametrów rabatowych, to też ma do tego prawo i koszt takiej karty będzie wynosił 10 zł. A więc bardzo ważna informacja, wszelkie karty, które zostały wyrobione wcześniej niż w 2014 roku, czyli w latach 2013, 12, 11, 10, nie są i nie będą już ważne, trzeba wyrobić nową kartę, czy to kartę mistrzowie płacą złotą Open Finance, czy kartę klubową w układzie bezpłatnym lub za 10 zł odpowiednio. I kolejna ważna sprawa. Od tego roku też przekonfigurowaliśmy filozofię współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Taka osoba po złożeniu stosownego wniosku do klubu wraz z zaświadczeniem medycznym, dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, zaznaczam, będzie mogła nabyć karnet na sektor C, bo tam są wydzielone, przystosowane miejsca z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich. Będzie mogła nabyć taki karnet za złotówkę i jej opiekun, jeden stały wskazany przez tę osobę, również za złotówkę. Będą to karnety obowiązujące na cały sezon. Tak. Wszystko to będzie też wyjaśnione na stronie biletynafalubas.pl. Za chwilę o tej jeszcze inicjatywie i procedurze szerzej powie Marcin Grygier, ale stwierdziliśmy też po współpracy i analizie sytuacji, no i mając wreszcie tę bardziej cywilizowaną infrastrukturę na stadionie, że można sobie na takie coś pozwolić i bardzo chcemy sobie na takie coś pozwolić i właśnie w stosunku do osób niepełnosprawnych będzie to oferta, że taka złotówka plus złotówka, czyli osoba na wózku inwalidzkim po stosownym podaniu do klubu i zaświadczeniu wraz wskazany przez nią opiekun. Także tak to wygląda w skrócie, choć nie telegraficznym. Mówię, co do cen, kolorów, nie chcielibyśmy tutaj wchodzić w szczegóły, bo to zostało już wyartykułowane jeszcze w starym roku. Do wszystkich zakładów pracy też to zostało wysłane. Państwu również zostało to rozdane elektronicznie. Również Państwo takie coś posiadają w mediach, też widzieliśmy, że to funkcjonuje. Z rzeczy, które tylko należy podkreślić, jest pełne rozdzielenie, począwszy od karnetu dziecięcego, a skończywszy na karnetach ze strefy srebrnej, czyli I i J, podział na część zasadniczą sezonu i na cały sezon, przy czym
nie należy tego traktować tylko w rozróżnieniu runda zasadnicza i play-offy, bo cały sezon oznacza wszystkie spadingi, memoriał, który jest planowany na 29 marca, naszych tragicznych zmarłych żużlowców, wszystkie inne ewentualne imprezy, które klub zorganizuje, czy być może zorganizuje, czy może zorganizować w sezonie 2015, więc tych jakby profitów, czy dodatków, czy zawodów kryjących się pod nazwą cały sezon jest więcej. A posiadacz każdego karnetu, czy to na rundę zasadniczą, czy na cały sezon, będzie mógł uczestniczyć również w imprezach młodzieżowych, które kilka, jak co roku, przepraszam, organizujemy na stadionie. Więc ten podział jest taki dla nas kluczowy i to chciałem szczególnie podkreślić, a parametry cenowe znają Państwo doskonale, kibice również, bo to wynika z korespondencji tutaj z klubem. W naszym odczuciu jest to oferta najszersza w historii klubu, a cenowo najniższa na pewno w ostatnich latach. I wierzymy i zachęcamy, że spotka się ona z akceptacją kibiców i będziemy mogli w szerszym gronie, przy większej frekwencji, przy pełniejszych trybunach, przy wspanialszej atmosferze cieszyć się ze zwycięstw Storów Olobozu w sezonie 2015. Ja Marcinie dużo powiedziałem. Tak, ja do tej wyczerpującej informacji, którą udzielił Kamil, chciałem dodać dwie, trzy rzeczy, w tym dwie absolutne nowości, które pojawią się na naszym stadionie w sezonie 2015. Ta pierwsza nowość może nie jest absolutna, bo to jest powrót do tego, co mieliśmy na starym stadionie, czyli możliwość swobodnego poruszania się poza trybunami, nie wychodząc ze stadionu, wokół stadionu. Czyli kupując przykładowo bilet na trybunę K, wchodzimy oczywiście wejściem do tego wyznaczonym, i to na to będziemy bardzo uczulać, jeżeli ktoś będzie miał bilet czy karnet na sektor K, musi wejściem dedykowanym dla tego sektora wejść na stadion. Inaczej go system nie przepuści. Natomiast będzie mógł swobodnie poza koroną stadionu ten stadion obejść. Czyli mamy powrót do tego, co było kiedyś, i no jest to też wyjście naprzeciw oczekiwaniom kibiców, bo mieliśmy dużo tego typu zapytań. Druga sprawa to jest sektor rodzinny, który będzie umiejscowiony na sektorze C, na nowej prostej startowej. Będzie to sektor, na którym będą prowadzone animacje przez dziewczyny, które na co dzień znakomicie się sprawdzają przy organizacji urodzin z falobazem, które już stały się taką tutaj tradycją w klubie. Robimy to na wzór oczywiście tego, co pojawia się też na innych stadionach, głównie piłkarskich. Coraz więcej takich inicjatyw jest. Chcemy kumulować osoby z dziećmi na jednym sektorze, zapewniać im dobrą zabawę, uczyć fajnego, pozytywnego dopingu. Za sektorem z tyłu planujemy szereg atrakcji właśnie skierowanych głównie dla dzieci, a w związku z tym, że będzie możliwość swobodnego poruszania się wokół stadionu, nie będzie takiego ograniczenia, że będą miały do tego dostęp tylko dzieci z trybuny z prostej startowej. Natomiast będzie tam można dobrze się pobawić, kupując bilet na dowolne miejsce na stadionie. Kolejną rzeczą, o której chcemy powiedzieć, to pracujemy mocno nad nową ofertą gastronomiczną na stadionie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli podać już efekty naszych prac, wynikających też z sugestii kibiców. Planujemy kilka nowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że będzie smaczniej, lepiej, może taniej. Zobaczymy, natomiast oferta na pewno będzie inna i w naszym rozumieniu dużo bardziej atrakcyjna. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która pojawia się co roku, natomiast nie zawsze jest przez kibiców wychwytywana i dochodzi do pewnych nieporozumień. Konkretnie chodzi mi o sektory K4, K5, K6, które w założeniu są sektorami dopingującymi. Zdarzało się tak, że kibic kupował sobie tam karnet, natomiast potem miał żal do klubu, że tam
cały czas wszyscy stoją, śpiewają, nie ma spokoju. Oczywiście takim ludziom zapewnialiśmy możliwość przebukowania karnetu na inne miejsce na stadionie, natomiast prosimy pamiętać o tym, że decydując się na kupno karnetu czy biletu w tych miejscach, warto założyć zieloną koszulkę, przygotować gardło, bo jak wiemy, te sektory cały mecz żyją i prosimy o tym pamiętać.